Rada Polityki Państwowej bierze się za sieroty. Zdrowia. Donald Trump, no facet działa na wszystkie strony, robi w najróżniejsze, poprawia ekonomię, poprawia sytuację z Chińczykami, ze światem. ISIS polikwidował, Irak się odbudowywuje, w Mosulu odbudowywują sporo budynków. No jednym z zagadnień, problemów, które męczy Amerykę, jest problem sierot i sierocińców. No w zasadzie nie ma czegoś takiego jak domy dziecka, nie ma sierocińców w Ameryce. Są one zamiast sierocińców, czyli można powiedzieć tego rodzaju, co Janusz Korczak budynek miał wielki, tam było kilkaset osób, no i później wyprowadził te dzieci do getta, zaprowadził je na Umszlag plac i zginęły razem z nim, czyli polskie takie te domy dziecka, powiedzmy, były potężne. W Ameryce to było zlikwidowane już lata temu, teraz starają się dawać je do rodzin zastępczych. No i tutaj zaczyna się ten problem, te rodziny zastępcze względem rodzin adopcyjnych. Rodziny zastępcze dostają dosyć sporą kasę za te dzieci, za opiekę tymi dziećmi, i jest to w interesie urzędników, no i jest to w interesie ludzi, którzy zakładają te rodziny zastępcze, tymczasowe. Nie bardzo wszystkim się spieszy do tego, żeby adoptować, żeby mieć, przepisywać się wszystkie papiery i tak dalej. Połowa kasy na te programy stanowe, no bo w zasadzie Waszyngton daje połowę pieniędzy, a Stany same w sobie, powiedzmy, mają te agencje rodzin zastępczych i adopcyjne. I to się odbywa na poziomie stanu, no ale kasa idzie też z podatków państwowych, czyli tych z Waszyngtonu, no bo powiedzmy jest 10, 15, 20, 30% podatku od zarobków, powiedzmy, no i są 5, 10, 12% stanowych, także to są osobne podatki, no ale te podatki federalne zasilają te organizacje adopcyjne, organizacje rodzin zastępczych i tak dalej. Jest teraz 440 000 dzieci, jest 440 000 dzieci w domach właśnie zastępczych. 120 000 jest do adopcji. Co to znaczy? No one mają jakieś te papiery. Prawa rodzicielskie są wyjaśnione, prawa rodzicielskie są jakoś tak podpisane i te dzieci oficjalnie mogą być zaadoptowane. Problem był taki, już 20 parę lat temu za Clintona w 1997 roku, no to była taka kongres USA, że właśnie adopcje i bezpieczna rodzina. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli dziecko było przez 15 miesięcy w rodzinie zastępczej, czy powiedzmy w rodzinach zastępczych, czy poza rodzicami, 15 z 22 miesięcy, no to automatycznie w zasadzie przechodziło to wszystko przez sędziego. Sędzia to rozpatrywał, patrzył się, czy tam były jakieś dramatyczne powody właśnie, czy zagłodzenie, czy nadużywanie, czy tego rodzaju rzeczy, które tam legalnie mogą spowodować, że te dzieci są odebrane rodzicom. No i to było przyspieszone. 20 parę lat temu to była duża bardzo epidemia. Używali crack. Crack to jest heroina z kokainą. Oni tam gotują to w łyżeczkach. No i to spowodowało bardzo dużo dzieci po prostu znalazło się ich matki nie były w stanie wychować tych dzieci, no i wtedy kongres właśnie tak zainterweniował. Teraz dla odmiany też jest spora tragedia społeczna ze względu na opioid, czyli te też lekarstwa opiumowate. Mówią, że to się wszystko zaczęło przez to, że przez ostatnie 10-15 lat Ameryka troszeczkę za bardzo pozwoliła sobie z tymi środkami antybólowymi. Później zaczęli to sprzedawać over the counter, czyli powiedzmy tak spółki bez recepty lekarza. Później to spowodowało, że ludzie polubili te lekarstwa przeciwbólowe do tego stopnia, że zaczęli lekarzy prosić. W międzyczasie wymyślili taki OxyContin, czyli OxyContin to jest takie lekarstwo opatentowane, ale patent to jest dosyć prosty, bo lekarstwo to ma opium i cukier, czy jakąś tam mąkę pomiędzy tym wszystkim. No i po prostu jak ktoś brał ten OxyContin, no to organizm, jeżeli się połknęło to wszystko, to te dawki były po prostu tak jakby były strzykawka i ten ból był podtrzymywany powiedzmy przez tam 6 czy 10 godzin. Narkomani zorientowali się, że wystarczy tą tabletkę po prostu pognieść, no i po prostu to się wszystko rozkruszy i ta ilość tego narkotyku jest wchłaniana od razu, a nie przez 7 godzin. Także jest strasznie dużo zgonów. Dochodzi do tego jeszcze masowy przemyt narkotyków z Kolumbii poprzez Meksyk. To też są miliony, miliardy dolarów. To są ciężkie tragedie. No i bardzo często właśnie ci ludzie, te kobiety mają dzieci i one trafiają do tego całego systemu opiekuńczego. Sądy nie bardzo się skłaniają do tego, aby zabierać dzieci tym matkom, pomimo że one mogły mieć jedno, dwa, trzy dziecko już odebrane, no to za każdym razem jest ta wędrówka tych dzieciaków. Są też przepisy, że te domy, mieszkania zastępcze czy rodziny zastępcze, one też za długo tych dzieci trzymać nie mogą, żeby one się tak za bardzo nie związały. Także to jest dosyć brutalna sprawa, że te dzieciaki są wykopywane z miejsca na miejsce, żeby tylko się nie przyzwyczaiły, dlatego że nie będą adoptowane przez tych, którzy się opiekują, czyli te rodziny zastępcze traktują je dosyć tak dla zysku, można powiedzieć, tak? No na pewno jest tam jakaś cząstka tego, że ludzie mają jakieś przekonanie, żeby pomagać, no ale to się powoli zaczyna się jakiś biznes. No i jeden z tych problemów też to jest właśnie z tego Adopcja i Bezpieczna Rodzina Akt Kongresu z 1997 roku, to jest to, że ten transfer tych dzieci międzyrasowych, no, czarnych dla białych, no to też sobie zdają sprawę, że to murzyni się sprzeciwiają, żeby biali brali czarne dzieci, no ale też system pokazuje, czy statystyka pokazuje, że biali rodzice też nie bardzo są przystosowani do tego nacisku psychicznego, psychologicznego, jak to będzie, nie tylko ze społeczeństwem, ze znajomymi, z sąsiedztwem i tak dalej, ale z dzieckiem samym w sobie, bo te dzieci też one wyrastając czarne w rodzinie białych, to oni też mają jakieś rozterki duchowe i też mają swoje te wahania psychiczne, także dzieci ogólnie wychować swoje własne biologicznie też ciężko. Dzieci wychować powiedzmy, nawet udawać, że są własnymi dziećmi, bo trudno rozpoznać po kolorze skóry, też jest ciężko statystycznie, no ale w wypadku kiedy jest kompletnie wiadomo, że te dzieci są adoptowane innego koloru skóry i później one też się jakoś inaczej buntują, tak, że dlatego, że biali są zmuszeni, no nie zmuszeni, ale są, jest proponowane czy wymagane, żeby brali tam jakieś 2-, 3-, 4-dniowe kursy, muszą brać właśnie kursy te do adopcji i tak dalej. I druga sprawa to jest to, że dlatego, że Stany kontrolują te adopcje, to na dzień dzisiejszy jest bardzo trudno robić adopcje pomiędzy Stanami. Czyli praktycznie rzecz biorąc, tak jak problemy w Europie z kraju do kraju, powiedzmy, to w Ameryce są problemy ze stanu do stanu. Nie jest to tak łatwo. No jest możliwe, ale bardziej skomplikowane, bo jednak z jakiegoś powodu przepisy i całe te regulacje twierdzą, że te adopcje muszą być jakoś tak robione lokalnie, nie ma tego przerzutu. No, na pewno oryginalnie to się tam kiedyś komuś wydawało, że trudno, żeby dzieciaki z jednego wybrzeża adoptować na drugie wybrzeże, czy że nie było potrzeby, no ale tak było. Jeszcze jedna sprawa, która komplikuje sytuację, to jest to, że te wszystkie organizacje stanowe i federalne w zasadzie eliminują organizacje religijne jako organizacje, które mogłyby być zaangażowane właśnie w adopcję. Także wyeliminowanie tych ludzi z organizacji religijnych, którzy mają ogólnie rzecz biorąc jakieś takie metafizyczne, religijne przekonania, jakieś bardzo większą moralność niż średnia ludzka i mają jakąś swoją taką misję, no to oni są wyeliminowani z działania matematycznego, kto, gdzie, jak i się znajdzie. No i dlatego jest 120 tysięcy do adopcji i 440 tysięcy wśród tych rodzin. Jak wspominałem, te wielodzietne, powiedzmy, te szkoły czy domy sierocińce, teraz ostatnio nawet w niektórych Stanach starali się zrobić właśnie tam po kilkanaście dzieci w jednym budynku po prostu, żeby to organizować, mieć wychowawców i mieć jakiegoś lekarza czy jakąś szkołę i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz już się okazuje, że likwidują jeszcze te, co zostały, które nie powinny być, to tracą fundusze po prostu z Waszyngtonu i ludzie i są domy takie wspólne, gdzie dzieciaki, sieroty się bawią razem, czy wychowują razem, czy wyrastają razem, no to już jest w ogóle teraz zaczyna być eliminowane do zera. Także, że pozostaje jedynie tylko umieszczanie w rodzinach zastępczych tu i tam, no i adopcje. Także to nie bardzo przyjemna sytuacja przed świętami Bożego Narodzenia, no ale jest jak jest. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? Też dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do subskrypcji. Tutaj jest guziczek. Nacisnąć, rozsyłać gdzie chcecie, gdzie możecie. Zdrowia i do następnego.